Dobra, Shalom. Maciej Makuła z tej strony, tutaj nawet mogę pokazać, nie mogę pokazać, mogę pokazać, bo poprawiłem wszystko. Tadam. To jest Space Engineers. W ostatniej aktualizacji doszło coś, co jest niezwykłym bajerem, mianowicie możliwość doczepiania do pojazdów kół, które mają funkcjonujące zawieszenie oraz funkcjonujący napęd. To można je dowolnie konfigurować. Mogą być napędowe, zwrotny itd. itp. I teraz pomyślałem, czy opowiadają to, można opowiadać o zmianach. Natomiast nic tak dobrze nie uwidoczni zmian, jak stworzenie areny do sumo, nowa stacja, bo chcemy, żeby było nieruchome, na której będę walczył z wybranymi osobami. Więc takie destruction derby w Space Engineersach. Przetestujemy to oczywiście na tej mojej infrastrukturze. I to jest blok lekkiego pancerza, który mnie zupełnie nie jara, bo to musi być w miarę wytrzymałe. I tak, będziemy testować kilka rozmiarów. Wstępnie powiedzmy 15. Promień tej stacji będzie wynosił 15. Mi się wydaje, że to jest rozmiar bardzo ok. Więc takie coś. Jest też kilka ciekawych koncepcji. Na przykład 3. Po wypadnięciu z tej oto pięknej areny pojazdy będą po prostu nagle znajdować się w nieważkości, bo tak można skonfigurować tutaj generatory sztucznej grawitacji, czy zaczną spadać. To zaraz będę wszystko tutaj ustalał i testował. To będzie plus platforma, gdzie znajduje się święte urządzenie zwane właśnie generatorem sztucznej grawitacji i ogólnie całe zaplecze technologiczne. To będzie fajnie. Ktoś pyta, jaka nazwa serwa. Jeszcze nic nie działa. Więc tutaj lecą urządzenia odpowiadające za zasilanie. Tutaj znajduje się generator grawitacji. Jeden wielki. I to już działa. Mamy grawitację. To jest grawitacja plus minus ziemska, z tego co pamiętam. Chociaż mogę się mylić, prawdopodobnie tak jest. I widzimy, że działa. Mogę biegać jak człowiek. Wypada teraz ładnie odmalować, dać lampki, oświetlenie i zaprosić ludzi. Tyle. Że zrób ścianę na krawędziach. Nie, bo właśnie chcę zrobić coś w stylu... Ja może pokażę, że to jest oczywiście czat. To jest nagrywane na żywo i tam ludzie gadają głupoty. Dałem ich tam w jakimś neutralnym miejscu. Czyli mam nadzieję, że tym neutralnym miejscem okaże się góra wszystkiego. I wróćmy do tej ciężkiej, mozolnej pracy. Ważnym jeszcze elementem są tak zwane kolorsy. Ale to pomyślę za chwilę. Na razie, żeby to działało. Więc tak. Zabawa domyślnie na 4 graczy. Więc trzeba będzie dorzucić... No właśnie. W jaki sposób pojazdy będą się pojawiać na arenie? To jest też fajny temat. Bo jeśli dorobimy tutaj jakąś platformę... Albo dobra, będą po prostu musiały doskoczyć tutaj. I to będzie też grube. Więc zróbmy takie coś. Załóżmy, że pojazd się zmieści w tym rozmiarze 3x3. I będzie musiał wykonać... No tak, tak nie będą mogły wskoczyć na to. Mam nadzieję, że będą takie niskie, więc będą musiały zeskoczyć z tej platformy. I takie coś powinno się zrobić kilka razy. Coś tutaj dziaduje, bo powinno mi duplikować jeszcze jeden ruch. A nie, duplikuję teraz tak. To nie jest symetria względem tam środka. Załóżmy, że znaleźć na 2. I tu będą miejsca startowe, tu będą garaże. I pojazd się tu pojawia. Jest super. Oczywiście to nie może być tak, że on tu będzie mógł uciec, więc powiążmy to. Właściwie ze środkiem tego wszystkiego. W sposób taki. Okej. Teraz chwila ciszy.
Okej. Dobra, i tu się pojawi Bayer. Oczywiście to potem będzie można jakoś ładnie wszystko upiększyć. To znaczy dodać jakieś lampki. Na razie chcemy sprawdzić, czy to w ogóle będzie działało. Warto jeszcze rzucić okiem na to, jak wygląda pole grawitacyjne. Wygląda tak, jest całkiem nieźle. Zatrzymajmy się na razie przy tym działaniu, przy tej wersji, wedle której pojazdy będą po prostu spadać. Co więcej, można teraz ustawić na przykład tutaj wieżyczki, które będą zabijać tych kierowców. To jest jeszcze jedna koncepcja, że zrobić taką arenę, na obrzeżach której będą wieżyczki. No ale przejdźmy do rzeczy. Pojazd. Chcemy więc zrobić po prostu pojazd, który będzie pojazdem a la sumo. Czyli nowy, mały statek. A la sumo to znaczy po prostu tyle, że będzie się nadawał do spychania. To co to za haki? To jest menu deweloperskie w skrócie. Czy ono pokazuje na przykład, dokąd sięgają pola grawitacyjne. Jest to przydatne w takiej chwili jak ta, kiedy planuję to wszystko. Ale będzie właściwie za chwilę, bo na razie nic nie planuję. Pojazdy zrobimy, pytanie, czy chcemy, żeby to było delikatne czy twarde? Może ciekawą koncepcją będzie stworzenie pojazdu, który będzie w miarę delikatny, czyli idealny pod Destruction Derby. Widzimy, że będzie się to jak pomieścić. Kokpicik, który oczywiście musi być odpowiedni dla trybu. No i teraz się zastanowić nad wieloma ważnymi rzeczami. Czy chcemy, żeby był stabilny i szeroki? Mi się wydaje, że tak. Więc zróbmy go w miarę długiego. Tutaj teraz tak, jak to wygląda symetrycznie wszystko. Najistotniejsze będzie to, że o środku... Zresztą to mogę już teraz ustalić. Wchodząc do menu, wybierając panel sterowania i... w informacjach prosząc, by gra pokazała mi środek masy. I to mi ułatwi wiele rzeczy. Środek się mniej więcej zgadza. Potem będziemy go oczywiście modyfikować, korzystając z sztucznej masy, która sprawi, że on będzie podlegał temu przyciąganiu. I to będzie fajne. Odtwórz pana świderka z Carmageddona. Nie, no tak, tylko na razie... Czy tak, to jest... możliwości są nieskończone, nie? Myślę też na przykład, czy nie zrobić go sześciokołowego. Tylko co by to miało na celu? Nie wiem. Więc skupmy się na tym, co wiem. Mianowicie to, jak działają koła. W sumie tego jeszcze nie pokazałem, ale to każdy może sobie sprawdzić. Mamy trzy rodzaje tych kółek. To jest taką tradycją, prawda? Wcześniej też były koła. Zacznijmy od koła numer 9. Wygląda ono po podpięciu mniej więcej tak. I w sumie zastanawiam się, do czego by to się mogło przydać. Bo, jak nie trudno zauważyć, ono jest teraz dezamontowane. Powinno być zamontowane w sposób taki, bo to jest istotne teraz, jak jest obrócone. Mianowicie, zawieszenie działa tak, prawda? Tu widzimy, że jest teleskop i teraz to będzie śmigać. I to jest chyba coś, co jest, z czego można skonstruować kolej, bo nie widzę innego sensu. Więc to odpada. Kolejną gwiazdą jest kółko numer 7, które jest chyba kołem rozmiarów... Nie wiem, czy to będę mógł tutaj zaczepić. Prawdopodobnie nie będę. Tak, to są duże kółka. To będzie dla Bigfootów. No i wychodzi na to, że zostajemy przy tych kołach numer 8. Teraz tylko dobrze je tutaj podpiąć. Czy to jest dobrze? Tak. No i wstępnie konstrukcja wygląda w ten sposób. Prawda? Jeszcze nie pojedzie, jeszcze nic nie zrobi, ale już jest. Szeroka, słodka, kochana. Chcemy, żeby to działało jako... Nadawało się do tego tych zabaw w sumo, czyli chcemy, żeby się to odpychało i spychało, więc... Stwórzmy tutaj... z przodu ten spychacz. Wyrównajmy. No i wstępnie konstrukcja wygląda tak. Teraz zależy nam na dociążeniu tego dziadostwa. Nie skupiajmy się na razie na pięknie, zresztą piękno nigdy mi nie wychodziło w moich konstrukcjach, tylko na funkcjonalności, więc na logikę chcemy, żeby ta masa znajdowała się nad kołami. Tylko, że teraz jak będzie znajdowała nad kołami, to kierowca nic nie będzie widział. A więc jednak minimalnie funkcjonalność.
postaramy się zachować, ja się postaram zachować. Ciągnąc to tak. Pytanie, czy to będzie miało jakikolwiek sens, to znaczy... Ja mam nadzieję, że będzie miało. Nie zobaczę autobusu, który jedzie z lewej albo z prawej. Dobrze, pomysł fajny, ale... miejmy litość dla tam biednych kierowców już tutaj, nie inżynierów, nie pilotów, kierowców. I dorzućmy to, zobaczymy jak blisko mogę dorzucić do tego skrętnej części blisko, czyli nie ma problemu. Załóżmy, że będą... element, o którym mówię, to jest element masy, więc sztucznej to jest to. Wciśniemy to tutaj i powinno zdać egzamin, jeśli tylko gra pozwoli. O, po wewnętrznej. Mam nadzieję, że dwa wystarczą. Że spychacz zrób twardy. No właśnie, ale jak będzie miękki, to to będzie dużo ciekawsze, bo będzie się, będą się mogły zużywać. Aha, kolejna rzecz. Kolejna rzecz. Boczne trafienia. Wniosek, coś powinno być z boku, nie? Żeby mimo wszystko łatwiej się go spychało. Więc dorzućmy takie coś. Czymkolwiek to nie będzie. To wszystko jest delikatne, przypomnijmy. No i zderzak z tyłu. Czy to nie jest piękna konstrukcja, podkreślam. Brakującym jeszcze elementem jest silnik. Mam nadzieję, że zwykły do 125 cm wystarczy. Będą mogli jeździć, albo do 50, będą mogli bez prawa jazdy jeździć. No i teoretycznie jest. Teraz trzeba oprogramować bydle. Ja dla bezpieczeństwa już wszystko sobie zapiszę. Bo to jest ten jeden z fajniejszych elementów kosmicznych inżynierów. Siadło. Widzimy, że zawieszenie działa. Jakie to jest piękne. I teraz tu zaczyna się cudo. To jest jedna z najlepszych rzeczy w tej grze. To, co twórcy dopiero zaczynają implementować, mianowicie... to takie programowanie pojazdu. Programowanie. Ciężko jeszcze tutaj cokolwiek nazwać, ale teraz można przełączać klocki. Domyślcie, można będzie jakoś się programować. Więc tak, nie chcemy, by kokpit numer 1, nazwiemy ją kabinką. Kabinka. To jest ładne. Ma tylko kontrolować koła. Tu mamy w ogóle ustawienie, że można włączać i wyłączać ręczny. Właścicielem będzie nikt, bo nie chcemy konfliktów. Reaktory działają. Sztuczna masa działa. No i teraz tak, to są przednie koła. Lepiej zresztą dla pewności to podpiszmy. Przednie, czy to będzie przednie lewe? Bardzo łatwo sprawdzić. Jeśli domyślnie wyłączymy wszystkie, to to będzie jedyne koło, które będzie działać. I widzimy, że się skręca. Piękne. Więc jest. Zróbmy to porządnie, nie? Więc opisy właściwe. To potem sprawi, że będzie się wygodniej tutaj działało. Jak będzie jakaś stacja serwisowa... Ej, fajny pomysł kolejny, zrobić stację boks serwisowy. Co tu jest bardzo możliwe, pojazdy się zużywają. Inżynierowie mają tam swoje narzędzia. Zrobimy napęd na wszystkie koła, to wszystko załatwię. Przednie lewe, przednie prawe. Upewnijmy się, włączone jest sterowane i pojawia się też na wyświetlaczu, bo stan będzie ważny. Fajnie, fajnie. No i ostatnie tutaj elementy układanki, które się włączają. Tylne, lewe. Zgadza się. I ostatni, tylne, prawe. Że zrób CPN. Ej, jest możliwe tutaj, że możliwości są bajerancko fajne, bo można zrobić, na przykład włączyć typ kreatywny i pojazdy będą zużywały energię, prawda? I będzie się można zrobić jakiś taki wyścig. I jak to teraz jeździ? Całkiem. W czym widzimy problemy? Zastanówmy się, bo widzimy, że jakieś te kółeczka mają problem z pociśnięciem. Może wystarczy to rozwiązać, bo się bujają w sposób dość słodki. Docisnąć je jeszcze bardziej i tyle, i się problem rozwiąże. Więc docisk tutaj, brakujący klocysk, docisk tutaj. I do diaska. Zaraz, co się stało? Nie wydoliły reaktorki, więc he, fajnie.
Teraz najgorsze będzie to, że jak włączę je, to spadnie na głowę i się zepsuje. Na szczęście dysponujemy technologią duplikowania tych bzdur. Więc niech to sobie wisi. Że spoilery, tak, tak, tak. Okej. Okay. Znikaj niestety, ty tam mój nieudany egzemplarzu. Popełniam teraz tak, no błędy młodości. Nie patrzyłem na jaki jest tutaj oczywiście ten. Może tutaj zróbmy takie jednostki napędowe, czyli tu będzie jedna, tu będzie druga. Jest. Dobrze. I zobaczmy jak teraz się prowadzi po poprawieniu problemów ciężkości. Jest dużo lepiej. Widzimy też, że wpada w fajne poślizgi. Czuję, że to ma podstawę ręczny, żeby to nie odjechało. Zostało jeszcze kwestia tuningu, który tutaj też istnieje. To znaczy możemy się zabawić z takimi cudami jak... to jak rozumiem jest sztywność. Zobaczmy się ten, kiedy damy w ten sposób. To jest moc tych kółeczek. Zmniejszymy ją. Zmniejszmy też tarcie, żeby wchodziły w słodkie poślizgi. I czy to jest siła sprzętu? Dobre pytanie, czym są te dwa parametry? Ręczny. Okej. Okay. W miarę to chodzi, chociaż widzimy, dzieją się śmieszne rzeczy. Ciekawe, czy to jest, ciekawe czego to jest siła. Jeśli damy ją taką, złączymy ręczny. Ktoś pyta, gdzie jest kierownica i hamulec ręczny. Jak to, gdzie jest kierownica i hamulec ręczny? No tutaj. Widzimy, to wszystko, to jest gra, w której widać wszystko i to jest bardzo miłe. Że jedna oś sterująca, tak. To może być też dobry pomysł. Że wyłączymy możliwość zwrotu tylnych, czy skrętu tylnych, to nie jest tylnia oś, tylnych kół. Jakby zrobić jeszcze w ogóle napęd tylko na przednie, zobaczmy co się stanie. Okej, okay, ma drobne problemy ze skrętem w tym momencie. Pytanie, z czego to wynika? Czy to nie wynika z tego, że porobiłem głupie rzeczy, jak na przykład zmniejszyłem niepotrzebnie. No cóż. Zmniejszyłem niepotrzebnie to tarcie. Prawda? Może jak damy większe, to wszystko nagle się naprawi. Pocisnę też większą moc. Jest problem, kiedy zaczynam skręcać. To nie jest tak, że ona w coś wjeżdża i to jest prawdopodobne tutaj możliwość ręczny, że kiedy skręca, zaczyna naciskać na ten klocek. Zobaczmy, czy to problem rozwiąże. Tak. Dobrze, więc kolejne tutaj inżynierskie problemy zostały z ten. To jest piękne, gra tutaj promuje właśnie myślenie. I mi się wydaje, że jak na takie coś prowadzi się całkiem nieźle. Oczywiście jest mnóstwo śmiesznych błędów związanych z tym, że to jest wczesna wersja i ta fizyka jest fizyką taką dziwaczną. Natomiast jest już potencjał. Teraz tak. Przetestujmy. Śmiało zapisać. Jestem szczęśliwy. Przetestujmy, jak będzie wyglądało wejście na arenę. Czy pojazd w ogóle przeżyje? Jest duża szansa na to, że nie. Wydłużmy to wszystko. Chcielibyśmy, żeby się był taki rozpęd i leć, Adaś, leć. To byłoby super. W teorii. Daj napęd na tyły. Może napęd na tył też jest opcją. Czy też jest jakimś tym. Zaraz będziemy to testować. Jeszcze raz, chodź tu ze mną. A teraz chodź tu do mnie. Wyobracaj się. Dear autko. Boże święty. Okej. Okej. Aha, jeszcze z ważnych rzeczy. Najszybszy samochodzik jest czerwony, więc to też warto uwzględnić. Przy projektowaniu. Tak, wszystko jest teraz czerwone. Ale przynajmniej te elementy, które chciałem, są. No i wstępnie sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie przeżyć wejście na arenę. Czyli potrzebuję zatoczek medycznych, żeby się można było... A tak, to jest też dobry pomysł. Respienie się w zatoczkach medycznych.
Ale chociaż nie wiem, czy w Creative tak to działa. To jest kreatywny tryb. Zapiszmy wszystko, bo już jest w miarę ładnie. I jak będzie wyglądało pierwsze pojawienie się na tym? Więc zwalniamy ręczny. Pole się rozpędza do szokującej prędkości. Tak. Okej. To najprościej będzie wczytać, bo to mało zajmuje. Tak więc, więcej mocy. Pytanie, czy po tym restarcie też wszystko zadziała, bo jest pierwsza... Zróbmy tak. Dajmy napęd na tylnie koła. Napęd. Moc na pełną bulwę. I zobaczmy. Pytanie pierwsze, czy będzie działać? No i już widzimy, niestety to jest problem, który się tu pojawia. Że nagle gra zapomina o wszystkim. Podejrzewam, że szybko pojawią się hotfixy, no ale... No ale szkoda. I nie wiem, z czego to się bierze, że nagle... Nagle nic nie działa. I dlaczego? Kabinka kontroluje... A, ręczny był. Ale to też widzimy, nic nie zmienia. Wyłączyłem ręczny. Nie chcą się skręcać. Czy tak samo jest w każdym modelu? Dużo niepotrzebnie jednak... Okej, okay, ten działa, o dziwo. I dlaczego ten działa, a tamten nie działa? Sprawdźmy te poprawki w każdym razie. Czyli tu napęd oraz dużo większa moc. Dużo, parę procent. No i sprawdźmy. Szokujących prędkości to nie osiąga. Że steering musi być włączony. Nie, to jest coś, co się dzieje po tym, niestety po resecie. No ale sprawdźmy tego już, ten wariant. Czy będzie w ogóle w stanie się pojawić na arenie? Czy będzie w stanie wykonać skok? Może go trzeba będzie odciążyć? Albo zrobić coś jeszcze innego? Że lepszy wyskok. Nie, to nie jest problemem, tylko on tak musi się rozpoznać, rozpędzić, żeby utrzymać ten poziom. A tymczasem... Nie wiem, najwyżej go odciążę i zobaczę, co się stanie. Potem może było kilka błędów z mojej... Znaczy na stówę z mojej strony. Jeśli chodzi o rozkład tej masy. Może lżejszy, dużo lepiej da. Przyczepność jest już w miarę maksymalna. Zobaczmy. Wciskam pedał. I coś, kurde... Coś nie tak, momencik. Zaczyna mi się ślizgać to cudo. Dlaczego ty się ślizgasz w tym momencie, kiedy chcę, żebyś pocisnął? Jest napęd, widzimy, że są te same parametry. Przednie nic nie robią. Okej, okay, super. No ale pojawiam się na tym miejscu akcji i teraz... Nic tylko zawalczyć. W sumie zobaczmy, jak na takim przykładzie... Tak, jest, działa, spychamy się. No to okej. Okay. Że może tam jest poza grawitacją? Nie powinno być, bo jak rzucimy nokiem na hak, on był całkiem duży. Na styk. Ono nie słabnie, ono jest cały czas jednorodne. Nie? I tutaj nagle się, bach, kończy. Nie ma grawitacja, jest grawitacja. To zobaczmy jeszcze jeden wariant. Jeśli by... odciążyć brykę. Czy może efekty nie będą lepsze? Nie wiem, czemu ściąga na tą stronę do diaska. Cisnę go i ściąga, no ale może Bóg tak chciał, no. Jak włączyć środek ciężkości? Środki ciężkości, jak ktoś nie wie, włącza się w informacji. Jest, pokazuj środki ciężkości. No nic, lepiej nie będzie. Temu modelowi... Zróbmy gdzieś jakieś miejsce, gdzie będą składowane... te wszystkie, niech te piękne, te... egzemplarze. W sumie stworzę osobną platformę. Nowa stacja. I to będzie stacja...
taki garaż. I zaprosimy jakiegoś zwierzaka, który... z którym potestujemy tym pierdołę. Aczkolwiek może być oczywiście, no, mogą być efekty odwrotne do zamierzonych. Czyli tak, są w sumie trzy typy pojazdów, to jest jeden. Jak zrobić, żeby on się tam tego teraz pojawił na tym? Czy to jest właśnie efekt tych bugów? Zaraz. Dobra, teraz jest. Czyli patrzeć... Tak. Nie do końca. Wniosek jest oczywiście prosty, nie ma co się kopać ze wszystkim, wydłużyć. Ty. Test. Czy chcesz usunąć? Tak, chcę, żeby stał w ten sposób. Dobrze, i tamten z daleka, którego nie ma. Nie wiem dlaczego, czy on spadł, czy coś. No ale zakładam, że to chyba ten będzie tym dobrym. Więc teraz co? Poustawiać te świetne pojazdy i wpuścimy zwierzaki i będę się modlił, żeby to działało. Czy to był ten jeżdżący? Chociaż... Tak, jeździ. Dobra, to jest ważny wniosek. Ręczny jest. I zobacz. Tak, wodowanie zakończone z sukcesem. Obrocik, obrocik. A ty znikaj, niewypalone dziadostwo. Pytanie teraz brzmi, czy mogę wpuścić ludzi z poziomu... Nie, jest offline, czyli muszę wejść do menu głównego. Dla bezpieczeństwa jeszcze raz zapisać wszystko. I teraz. Pewnie będą bugi, ale znajdziemy jednego. Więc tak, wczytaj świat. Auto Sumo Makua, spoko. Edytuj ustawienia. Jest to tryb online dla wszystkich zwierząt. Dwie osoby. Wrogość otoczenia bezpieczna. Jedziemy. Wczytaj. I... Wow. Tak więc wszystko powinno być szybkie. Zobaczymy, kto się dołączy. Kasim. Zobaczmy, który pojazd działa. Kręci kółkami. To ważne. Czyli ręczny działa. Okej, jest. Mam nadzieję, że rozumie, bo tutaj złowieszczo wisi nade mną. I będziemy się, no, spychać. Ognia. Piękny wjazd. W ogóle można to zrobić na ciemnej stronie, dać światełka. Pytanie, czy działa, więc... Mam nadzieję, że potrafi... Jest, jeździ! Okej. Okay. To nie wiem, tego... Masz tutaj. Okej. Dobrze. Jestem do pracy. Nie wiem, czemu nie zjechał. Może problemy, może lagi. Czas na piękne Destruction Derby. Czyli jest potencjał, bo widzę. Można w ogóle zrobić kursy tutaj na prawo jazdy w tej grze. Jak będę to implementował. Wszystko gra, co on z nim tam?
Jakby to implementował w świecie takim, jak on się nazywa, survivalowym, prawda? To trzeba by pomyśleć o na przykład, będziemy mówić o prawach jazdy. Niech tam się gdzieś oddali i będziemy się zderzać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to ładnie. Albo czekaj. Zrobimy tak. Pauza. Zrobimy to dużo efektowniej. Mianowicie dorzucimy, gdzie jest słońce. Tam. Jak na złość, to chyba jest gdzieś z góry. Zadaszenie, będzie ciemno i będzie taki klimacik. Przynajmniej taki jest zamysł. Nie wiem, jak będzie w praktyce. Okej. Będziemy mieć pojazdy z reflektorami. No i będzie taki ten, jak to się nazywa, night ride. Okej. Wow. Jest, są światełka. Fajnie. I to jest to. To zaczyna się zabawa na całego. Czy dodaj karabiny maszynowe. Ej, to jest dobry, to jest też jeszcze genialny pomysł. Ale zacznijmy najpierw od pojazdów z reflektorami. Więc skopiujmy kolejny tutaj genialne dzieło fabryki samochodów kosmiczno-litrażowych. Model z oświetleniem. Ewolucja samochodu, prawda? Ten już świeci. Ładny. One się tak słodko poruszają. Ręczny jest, tak, dobrze. No i ładnie. Zdaje mi się, że tak. Wydam mu zezwolenie. By tuningował auto do lepszego prowadzenia, jak ma możliwość. Ja tymczasem przetestuję wariant. Najpierw lepiej zatrzymam ten pojazd. Z karabinami maszynowymi. W sumie po co się ograniczać? Czyli mam już Mad Max na 100%. Jeden centralny, piękny karabin maszynowy. Uwaga. Czy to nie jest dobre? Dla bezpieczeństwa wszystko zapiszę w ogóle. Bo to pewnie długo nie przeżyje. Tu jest pojazd testowy. Tak, czyli troszeczkę ostrzału wymaga, ale w końcu wszystko ginie. Tylko gdzie tu będzie teraz sens robienia takiego pojazdu? Ktoś mówi, że dźwięku nie ma. Wiem, wyciszyłem dźwięki, żeby nie było skandalu. Ale mogę teraz poprawić. Albo właśnie, albo kolejnym wariantem by było. Może to jest dużo ciekawsze w sumie, bo strzelanie, no tutaj to wychodzi komicznie. Natomiast gdyby dodać wiertła. I to już by było coś. Gdyby pojazd miał z przodu wbudowane wiertło. Wielkie wiertło śmierci. Pomyślmy. Tak. Chociaż to bardziej trzeba je zrobić inaczej. Ono się doczepione jest na to. Czyli to ograniczy widoczność zupełnie. No ale kogo to interesuje, skoro będziemy mieć takie coś? Jeżdżącą wiertarkę. Błagam. I wtedy to na przykład wymusi posiadanie. Tutaj poprawmy oczywiście element. Ale
Wow. Czy to nie jest prześliczne? Jakiś kolejna testowa by się przydała. Mam nadzieję, że nie jest tutaj zaczepiony w ten sposób. No i pierwsza ofiara Destruction Derby odlatuje w kosmos. To może podzielę się z wami tymi efektami, bo chyba nie ma zbyt dużej tragedii. Nie, tak chyba jakoś nie działają, więc mi to tam nie przeszkadza. Mam nadzieję, że się nie obrazi, jak mu... Nie, tak się chyba nic nie dzieje jakoś szczególnie. Nie, odpadło kółko. Czy fajne. Czyli działa. Czyli można masakrować. Sorry. Że miał skopiowany. Dobra. Niech się ustawi i jedziemy. Nie wiem, to jest chyba jedna z lepszych konstrukcji, jaką widziałem. Śmiercionośny samochód z wiertarką, który nakręca na 3 promień skrętu 100 metrów. Dobra, zaczyna się. Okej, okay, teraz inteligentnie tylko podejść do sprawy. Czyli wziąć go od boku. Dobrze. No i mam cię. Nie, nie mam cię. Nie mam cię, bo coś mi kołka się nie chcą skręcać. Co jest? Nie wiem, czy się poddaje. Okej, okay, no i mam go na... Strasznie fajne emocje są. Wbrew pozorom. O! Boże, jak ten. O Boże. Nie, nie, nie. Musimy dobić, czyli ustalmy wstępne warunki. Mam nadzieję, że to jest zapisane gdzieś w wersji tego pojazdu. Albo spadnie, albo jest zmasakrowany. Dobrze. Cała nadzieja w tym, że mit z kierownicy ucieknie. Skoro już tak nie mam tego przedniego jednego reflektora... O! Przepamiętaj, że pod P jest ręczny. I może uda mi się tutaj na ręcznym go wyrolować. Ale szczerze wątpię. Oho, jedzie. Strasznie kochane wszystko. Zwłaszcza przez tą pokraczność. Nie chce mnie zabić chyba. Albo nie jest tak dobrym kierowcą. Okej. Okay. Ach, ładnie. Ładne mikro. I... Czy to koniec? Tak, straciłem jedno koło. Jest. Jest śmierć, zniszczył kabinę. No, ale to pokazuje, że scenariusze są tutaj bardzo, bardzo ciekawe. Czyli teraz tak. Priorytetem będzie doszlifowanie modelu pojazdu, który zachowuje się dziwacznie. Trzeba będzie zbadać ze społecznością, czy to jest wina silnika. Przypuszczamy, że tak. I zrobić coś w tym stylu. Natomiast, kurde. Aktualizacja. Najbardziej efektowna z ostatnich. Okej, to się rozłączę. I tak, zapisać zmiany, a zapisać. Niech to pobojisko sobie istnieje. Podsumowując te ostatnie cuda. Edytujmy ustawienia, dajmy na razie offline. Chociaż to będzie najlepiej widać tutaj, na tym moim magicznym serwerze. To, co teraz, powód, dla którego inżynierowie obecnie cierpią, jest tylko taki, że ma wielkie problemy z optymalizacją w sieci, jeśli gra się więcej niż kilka osób. Bo tak, doszło tutaj mnóstwo ciekawych bajerów, jak na przykład... Tak, nie, to tak w ogóle podsumowując, bo dawno nic nie robiłem na tubę z tej gry, nie? No, pewnie dużo osób o tym wie, ale możemy rzeczy... Pojawiło się wreszcie prawo własności. To nie jest świat takim tam socjalizmu, gdzie wszystko jest wszystkich.
Tutaj jest to menu tych frakcji. Możemy sobie stworzyć frakcję, nazwać ją. Prawda? Informacje pierdopierdol. Natomiast to wpływa na rzeczy. Możemy do nich zapraszać ludzi. Możemy przyporządkowywać własność wedle nich. To może być czyjeś, to można wejść do frakcji. To widać tutaj w menu przedmiotów, a właściwie klocków. Prawda? Mamy tutaj, kto jest właścicielem. Ja, nikt, z kim się dzielę z moją frakcją. Fajne. To każdy z tych klocków może teraz należeć do wybranej osoby. I to jest ważne. Tak samo jak ważne jest to, czy on działa, jeździ. To jest cudowne. Ręczny, żeby nie zostawiać w ten sposób. I to wychodzi w multiku. Co tam jeszcze za pytanie? A gdyby tak cztery osoby zbudowały każdy inny projekt do walki? Nie, no to tak, tutaj będzie można robić jakieś takie derby destrukcji, jeśli się odkryje, jak to teraz zoptymalizować, czyli co zrobić, żeby ten pojazd był szybki, zwrotny i przyjemny, jeśli to w tej grze jest w ogóle możliwe, no bo to jak się prowadzi, na przykład to jeździ całkiem, mi się wydaje, że jest dużo lepiej niż tamto. O. Szybciej skręca, czy to jest... zasługa tego, że składa się z mniejszej ilości klocków, jest mniejszy, bo jest ewidentnie mniejszy, węższy, prawda? Widzimy, i krótszy. Może tak, może nie, no to jesteśmy minuty po dosłownie, no już teraz godziny w prowadzeniu aktualizacji, jest pewnie dużo tutaj jeszcze będzie poprawek w niej poczynionych. Oho, na przykład nie chcę wjeżdżać po takich pochyłym klocków. Ja wiem dlaczego, bo dałem tutaj mu ostry współczynnik tego, kółka się ślizgają, bo chciałem mieć pojazd do driftowania. Na przykład tu widzimy, że no, rozstaw w ogóle paradoksalnie jest... Pojazd jest dociśnięty z przodu, a nie z tyłu. To jest taka ciekawostka. Gdzie nie jest równomiernie dociśnięty. Nie wiem, co z tego wynika. Ma napęd na przednie koła, z tego co pamiętam. No, możliwości jest dużo. Plus, myślę, warto to sprawdzić. Co się... ręczny. Co się stanie, kiedy zrobimy pojazd z większą ilością kół? Czy może zrobić od nowa lepiej? Że zrób gąsienicę. Tak! Jakby zrobić pojazd, powiedzmy... sześciokołowy. Znaczy, możliwości są w sumie nieskończone, ograniczone tylko możliwościami naszego kompa. Więc jeszcze ostatnia z tych prób. A jeszcze z rzeczy, które ostatnio doszły. Znaczy, dużo tam, jak ktoś się w ogóle nie interesował tą grą, nie? Dużo dotyczy tego trybu survivalowego, gdzie musimy przetrwać. I tam w sumie gra rozwija skrzydła, no już na maksa, bo ten survival zrobił się ciekawy. Natomiast, mamy szklane elementy, to może nie wiem, czy wspominałem, natomiast są, to widać zwłaszcza tutaj, gdzie mam piękny, przeszklony kokpit mojego pojazdu. Są te właśnie bloki masy, które w jakiś tam sposób normują zależności między tym polem grawitacyjnym, które widzimy tutaj, a tym, jak zachowują się klocki, więc pole grawitacyjne nie oddziałowuje na... te normalne klocki tutaj, dopiero na te, które są klockami masy, czy właściwie sztucznej masy. Są prześliczne, cudowne działka, które teraz działają. Zresztą to można, zresztą pokażę, bo to jest też przekochane. Można to zrobić w ten sposób. Oprócz tego, że możemy je zaprogramować na to, by na przykład strzelały do wrogich klocków, czy tam wrogiej frakcji, co jest super. Możemy też... mamy taki klocek jak klocek celu. To jest tak zwany wabik w tej grze. Jeśli... Dobrze, zobaczmy jak to teraz wszystko działa. To jest jeden z moich takich projektów. Zobaczmy słynny klocek zwany klockiem wabikiem. Czy on jest... jak on jest ustawiony? Czy coś się zmieniło? Czy w ogóle on jest konfigurowalny? Co najgorsze, go nie widzę, więc mam nadzieję, że to wszystko już śmiga. No nic. Weźmy to. I rzućmy tam tym zwierzętom na pożarcie. Nie chcą strzelać. Czy to pewnie dlatego, że nie jest włączony? Mam nadzieję, że to chce pochwalić się, jak zawsze nic nie działa. I czego ty, wabiku, nie działasz tak właściwie? Co tobie jest? Ktoś pyta, co z kwazjorkiem. Kwas jest teraz zajęty, a z rozkoszą bym go tutaj wziął. Zaraz, czego to nagle przestało dziać? Rób wyrzutnie rakiet. To no fajnie, ale czemu nagle nie widać wabika? Czyżbym coś skopał?
Czy możliwe, że po prostu wiem, jest jedno włączone? Wyłączone są broń na tym serwerze. Więc to jest też niewykluczone. W każdym razie są klocki wabiki, które sprawiają, że te wieżyczki będą wiedziały, do czego strzelać, kiedy oczywiście nie mamy ich dowolnie skonfigurowane. Natomiast chodzą już słodko, to oczywiście wszystko jest powiązane z siecią zależności, więc one wymagają amunicji, wymagają zasilania. Tutaj możemy sobie rzucić okiem na to oprogramowanie zresztą, panel sterowania to chyba wszystkiego. Wieżyczka Gatlinga. O, a propos skoro tu jesteśmy, czy a propos tego, że tu jesteśmy, właśnie przy okazji tego, że tu jesteśmy, możemy sobie teraz wszystko tworzyć w grupy. Możemy nazwać ją rodzina wieżyczek, jest polski znak, więc wieżyczek obronnych. Przez 2N, a nie O. No i tu możemy robić, co ma namierzać. Meteory, ruchome obiekty, rakiety. Użyj systemu transporterów, to służyć sobie weźmie. Ten pokazuj na wyświetlaczu statku. I teraz to jest coś, czego jeszcze jest, brakuje, że teraz możemy tą grupę, jakby się dało ją teraz podpiąć pod jakieś nuty klawiszowe, byłoby już w ogóle super. Pytanie, ohoho, więc pokazuj na chudzie i faktycznie pokazuje na chudzie. To był taki super pomysł Makuły, który wymaga poprawki. Mianowicie jednak mówię, nie pokazuj. Ale to jest coś, co doszło właśnie teraz. I pytanie, czym są ruchome obiekty? Czy ty jesteś ruchomym obiektem? Jak zaczniesz się ruszać, to będziemy cię ostrzeliwać. Tak! Więc strzelają. Są cudowne, są kochane. Widzicie, to jest czasem środki masy. Ej, to jest w ogóle świetne. To jest taka zabawa z typu... Wszystko zniszczyli. Kokpit zniszczony, to zniszczone. Baba Jaga patrzy, że dopóki się coś nie rusza, to nie zrobią krzywdy. To było dobre. Anteny chyba nie można konfigurować, ale nadajniki już tak i tam są mnóstwo ciekawych związanych z tym rzeczy. Co jeszcze? Koła widzieliśmy, konfigurowanie tych przedmiotów. To, że teraz silniki działają, przenoszą energię, bo tak przedtem działały jako osobne byty i można je konfigurować. To jest też świetne. Nie wiem, czy mi tutaj na tym przykładzie uda pokazać. Ogólnie gra jest... no mega ma potencjał, jeśli chodzi o jej rozwój i działanie, więc jeśli tylko zoptymalizują, mam nadzieję, że im się to uda, bo zadanie się wydaje karkołomne. Algorytmy sieciowe, to boję się, co tu będzie w ogóle. Daj tej wieżyczce siebie jako właściciela, to rozwali pół stacji. Na razie nie będę eksperymentował. No, i to sprawia, że tylko ten pojazd ma sens. Jeszcze może wytłumaczę w ogóle tak, no wiadomo, tutaj system wieżyczek obronnych, które działają. Natomiast tam jest ostatni piękny wynalazek. To będzie dobrze widać, kiedy włączę wizualizację pola, które zresztą ostatnio naprawiłem. Mianowicie tutaj to jest wyrzutnia grawitacyjna. Przynajmniej jej zarys. Jest tutaj mnóstwo tych generatorów grawitacji, które generują bardzo silne pole, bo to się sumuje, prawda? Jak każdy działa tam z siłą 10G, dwa działają z siłą 20, a N działa z siłą N razy 10G, czy tam domyślna moc. Więc wyłączając tutaj mój jetpaczek, zostaje wyrzucony. Przy okazji widzicie też kolejne dzieło, to jest wstępny projekt takich mas efektowych. Momencie, muszę się zatrzymać. Tych wrót, czy tam jakichś przekaźników energii. Strasznie kochane to wszystko. Spróbuj zrobić gwiazdę śmierci, która będzie strzelać głowicami. No na razie to jest to. Natomiast to sprawiło, że mój statek ma sens, bo było dużo problemów. Nie wiedziałem, przyznam się szczerze, nie wiedziałem, co będzie tam na końcu. Natomiast teraz jest to logiczne, nie? Mi się wydaje, że z punktu takiego projektowego tak samo. Mianowicie mamy taki osobny moduł, który ze względu na to, że oddziałuje z grawitacją i na przykład mógłby rozpaćkać ludzika, jest trzymany tutaj na uwięzi. Nie wiem, mam nadzieję, że uda mi się kiedyś skończyć. To znaczy, że... zostanie on wyremontowany, bo tutaj mieliśmy kilka przygód, czy miałem kilka przygód, na przykład włączyłem asteroidy, czy meteory właściwie, i mam tutaj dziurę w poszycie, trzeba wymienić poszycie,
Może pokażę, co jeszcze jest w środku. No, wszystkie na drzwi pootwierane, prawda? Przeciąg. Więc mogę wejść do panelu sterowania, który zresztą tutaj jest całkiem ładny, nie? Tutaj moja lewa ręka, prawa ręka, moja lampka nocna. I mogę jednym przyciskiem, po oczywiście odpowiednim skonfigurowaniu, zamknąć wszystkie drzwi. A jak sobie te drzwi ponazywam, teraz włącz, wyłącz, zamknij. I będę wiedział, które za co odpowiada, to na przykład więzić ludzi na statku. Cudowne. Ktoś pyta, czy mi się to nie nudzi. Ale to jest takie pytanie, czy modelarza nudzi modelowanie statków. No, błagam, jak kogoś coś nudzi, to tego nie robi. Nie wiem, to jest strasznie fajne. To jest taki projekt, który kiedyś, mam nadzieję, mówię, skończę. Może się tak pokażę tutaj, bo chyba nigdy go nie rzucałem na tubę. Tutaj na przykład jest taka komórka. Strasznie mi to bawi. Tu będzie siedziała sprzątaczka. Że jak będzie brudno, to ona będzie wypuszczana. Będzie musiała wyjść i posprzątać. Ona będzie tam Meksykanka, powiedzmy. To są niezagospodarowane przestrzenie, niestety. To trzeba będzie oczywiście jakoś zadbać. Czyli jest kilka problemów, bo wychodzi, statek nie jest niestety zaprojektowany do wielu rzeczy. Na przykład tu są takie strasznie ładne, bardzo mi się podobają, korytarze. Tylko po co? Znaczy wiem po co. Ten korytarz prowadzi akurat do miejsca, które ma sens. Oczywiście można z niego tu wyjść. O, tu jest przejście tam do tego generatora. Tu jest właśnie to pole, to trzeba będzie zabezpieczyć ten kanał, w którym będą wystrzeliwane rzeczy. Tu są wielkie hale. Chciałem tu mówić, też powtarzam to od wielu lat, ale może się kiedyś uda, żebym miał teatrzyk przed szkole. Jedyne co zrobiłem i umeblowałem, jeśli się nic nie zrąbało, widzę, że tutaj są jakieś błędy. Jest tutaj, albo było tutaj przynajmniej, nie, to jeszcze nie jest główne piętro. Tu jest parter. O. I tu jest piętro, w którym znajduje się w miarę ogarnięte pomieszczenie, gdzie jest główny generator grawitacji oraz pralnia. Myślałem, że to nazywałem to pralnią, zanim te rzeczy zaczęły działać, na pewno to są jakieś asemblery. O, i tutaj można wejść, są lampki, tu są żyroskopy, można sprawdzić, tutaj jakaś taka ścianka. To jest w miarę, tak chciałbym, żeby ten statek był umeblowany. O. Czy wentylator, to wentylator miejsce życia obcych, tak. Plus oczywiście część główna, czyli to co widzieliście, mianowicie... No i tu jakieś schody trzeba zrobić, czy oprócz schodów. Jest piękna klatka schodowa, tylko też to jest taka trochę sztuka dla sztuki. Mianowicie zaraz, jak tu podlecimy, to to skąd się wychodzi do głównego mostku. No ale wypada, żeby mostek miał klatkę schodową. I voilà, ma, są kolumny, tu można przejść, tu jest widok, hopla, na wylot, tylko w dobie szyb chyba zrobię go szklanego, prawda, żeby ten widok był taki ładny. Tu jest żyroskopik, bo statek jest bardzo zwrotny, tu jest ta komórka, oj, tu jest przejście, tutaj jakiś taki, nie wiem, tu żeby była jakaś aula, jak będą apele dla załogi, no i tu jest przejście do właśnie mojej tej, drzwi zamykać, muszę takie dać wszędzie te kartki ponalepiać. Są w ogóle wieżyczki w środku, które też już działają i też mogą zabijać złych ludzi. Czy jest przewidziane miejsce na boisko dla załogi? Tak! To jest jedno z tych kochanych rzeczy. Teraz będę mógł im, nie wiem, teraz właśnie wraz z tą aktualizacją pojawiła się koncepcja, żeby tutaj można było jeździć samochodzikami, żeby był tor go-kartowy. Bardzo bym chciał zrobić tor go-kartowy. No, a tutaj natomiast, to jest taka ciekawa rzecz, która nie działa. To była koncepcja kiedyś windy, nie, właściwie drabiny, ale autorzy wycofali, to będzie chyba winda, nie wiem, zobaczymy, co z tego się narodzi z kolejnymi aktualizacjami. Tu jest dziura, to się kiedyś tam zabezpieczy, natomiast tu jest wyjście na pole i tu jest część hangarowa, ona jest bardzo ładna, tutaj są jakieś takie kanały, tutaj będzie można przejść statkiem, wlecieć w dół. Tu będą półki na statki i tak dalej. No to jest do przemyślenia, żeby to miało ręce i nogi. I w ogóle teraz, skoro właśnie są te działające silniki, ja tu prawdopodobnie zrobię zamykane te wyloty hangarów. No i tyle. A jeszcze to nie koniec. W ogóle to jest tyle pięknych miejsc. To jest tak fajny statek. Aha. Tylko, że tutaj nie działa chyba grawitacja. Więc będę się unosił z wielką przykrością. Tu jest taka restauracja, tu będą stoliki, będą kelnerzy roznosili różne rzeczy, napoje. I tu będzie można przejść. Czy to działa w ogóle? Tak, tu jest ta część windowa. Momencik, drzwi.
Tu jest... A, tutaj bieliznę można trzymać. Tu są takie pomieszczenia, chodzę z latarką włączoną, co świadczy o tym, że trzeba jeszcze zrobić właśnie oświetlenie. Tu jest widok na statki, tu dzieci mogły przyjść pomachać ojcu, który tam gdzie leciał na misję samobójczą kamikadze. A tu jest wyjście, przejście właściwie, w kilka fajnych miejsc. Tu jest taka platforma widokowa. O, tu widać jak... No coś tam widać na stówę, jest strasznie ładnie przeszklona. A jak tu wrócimy, tam się chyba wychodzi w drugie miejsce. A, tutaj jest takie wyjście, no właśnie, myślę co tam zrobić. Może przepraszam, że tak się jakoś zahaczyłem i nie chce mi wyjść kosmonauta. Nie wiem, tu zrobię barierki oczywiście, BHP 100%. I coś tu trzeba zrobić na tej górze, prawda, statku, w ten sposób. No. Tak to więcej wygląda. Ja może pokażę, jak on jeszcze lata, bo pewnie dużo... Tylko pytanie brzmi, czy jak on zacznie latać, to na przykład te biedne samochodziki się nie rozwalą, więc może lepiej nie pokażę, jak się lata. Natomiast już dokończę to, co miałem zrobić, żeby nie było, że zaczynam coś gadać, a tak najczęściej jest i nic z tego nie wynika. Więc ostatni wielki test, który będzie testem czołgu, czyli jednostki... Tutaj ważna rzecz, żeby kierunek działania tych amorków był w miarę logiczny. Czyli tak. Mówię dobrze? Nie, tak, dobrze mówię. Tylko zawczasu. Symetria. I zobaczmy, wciśnijmy tych kółek. Ile wejdzie. I mi się wydaje, że ten sześciokołowiec to jest najfajniejsza opcja. Dodajmy na szybko Das Cockpit. Chociaż na szybko to tak. Fajnie jakby on był na przykład z przodu. I tam na przykład z tyłu będzie paka. Prawda? O. Elementy masy, żeby to jednak nie odleciało w kosmos. Co się pewnie stanie. Silniczek. Właściwie zestaw silniczków. I widzimy, że już tam zabłysły się kontrolki. Czyli jeśli wszystko poszło dobrze, to moje cudo powinno działać. Odcinam pępowinę i wylądował. I koncepcja byłaby taka. Chciałbym, żeby... Jeśli dobrze rozumiem, kółeczka stawiałem od tyłu, więc kółeczko to ma być tylko sterowym i napędowym. I brzmi całkiem fajnie. To są elementy środkowe i one nic nie będą robić, natomiast robić będą te. No i teraz ostatni tutaj element, który mógłby mi sprawić problem. Chcemy, żeby kontrolował kokpit. Fajne jest, ciekawe, czy można zrobić dwa kokpity niezależne. Jeden, który będzie dla pilota, a drugi dla kierowcy. I to jest ciekawe. No i uwaga, uwaga. Jeździ. Czy on nie jest przekochany? W ogóle jeździ całkiem nieźle. I to jest dobre. Aha. Nie ruszaj się. To jest symulator parku jurajskiego. One widzą ruch. Okej, więc... Czuję, że stworzyłem potwora troszeczkę, ale tutaj mogę pojechać. Działa, krótko mówiąc. Teraz tam nie idź zbytnio, bo tam się kończy pole. Muszę to też to skonfigurować i będzie dobrze. I tam też nie wyjeżdżaj. No to co, to zakończymy takim ładnym akcentem, niczym w Braveheartie, że ruszę na taką szarżę, by pokonać tę armię wieżyczek. No, było się bez śmierci i dekapitacji. Natomiast widzicie, jak to mniej więcej śmiga. Aż zrobiłem tutaj dziurę się wbijając. Tak, i czują twój strach. Space Engineers. Aktualizacja z kołami napędowo-zwrotnymi. Nie wiem, ja jestem strasznie zadowolony i... No polecam. Pamiętamy oczywiście, że gra jest w fazie beta, więc... Kupowanie jest ryzykowne. Natomiast ja ją mam. Tyle. Amen. To było